Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam o kilku ciekawych wyciekach, możliwym powrocie dwóch przedmiotów oraz pokażę wam ostatnie zmiany na mapie. Parę tygodni temu Epic Games do niektórych rozesłało ankietę z kilkoma pytaniami. Do jednego z tych pytań dołączono takie oto zdjęcie skina z pytaniem, czy kiedykolwiek go wcześniej widziałeś. Jest to jeden z ukrytych skinów w plikach gry i prawdopodobnie już nie będzie tak na dłużej, ponieważ Fortnite na swoim Twitterze udostępniło takie oto ujęcie z gry na mapie w trybie kreatywnym. Spójrzcie tutaj, to jest ta sama postać, która nie pojawiła się jeszcze w sklepie. Nie można na razie zobaczyć tego skina w grze, ale już parę aktualizacji temu został odkryty zbierek do tego zestawu. Poza tym w temacie wycieków, to JH9 na swoim Instagramie udostępnił nazwy oraz opisy nadchodzących trybów do Fortnite. Jedno z nich nazywa się Swordfight, czyli wojna na miecze. Opis tego trybu po polsku brzmiałby mniej więcej tak. Znajdziesz skrzynki zawierające epickie lub lepsze bronie oraz okazjonalnie Infinity Blade. Walcz ze swoimi przeciwnikami i odkryj, kto jest godny miecza i kto nie jest. Z tego wynika, że w tym trybie w skrzynkach będzie można znaleźć tylko filetowe i legendarne przedmioty i czasami Infinity Blade, mityczny przedmiot, który był już w grze na początku sezonu 7, ale szybko został przeniesiony do skarbca. Poza tym JH9 zdało też aktywować tryb o nazwie Drifting, czyli po prostu driftowanie. Z opisem: wyląduj obok czerwonego zrzutu zaopatrzenia, złap się o deskę, lotkę i kilka broni, spotkaj się z drużyną i ścigaj się do eliminowania przeciwników. Ostatnia drużyna wygrywa. W tym trybie byłyby specjalne zrzuty, w których byłyby deskolotki, czyli przedmiot, który też był na moment w grze, ale tylko w trybie kreatywnym. Co ciekawe, JH9 udostępnił też filmik z tego trybu w grze, ale szybko został on usunięty na życzenie Epic Games. Z tego powodu nie mogę wam tego pokazać. Dlatego przejdźmy już dalej. Król Ognia dalej sieje po mapie Fortnite trzęsienia ziemi, które niosą ze sobą kolejne pęknięcia w ziemi. Jak dotąd, wyciek z dokładnymi datami trzęsień ziemi wydobywcy danych FireMonkey sprawdził się co do minuty. W czasie nagrywania tego filmiku mamy ze sobą już 4 trzęsienia ziemi, a najbliższy jest dzisiaj, 16 lutego, o 20. Dla tych, co nie wiedzą, to mamy już pęknięcie obok pomidorowego przybytku, mostu przy golfowym gniazdku, tuż obok golfowego gniazdka, na wschód od miejscówki z kontenerami oraz niedaleko wypasionej wyrwy. Ziemia jednak nie będzie jedną ofiarą trzęsień ziemi. Jedno pęknięcie na pewno pojawi się też w wykrzywionych wieżach i zniszczy najmniej fartowny budynek na świecie. Użytkownikowi Max na Twitterze udało się wstawić model tego zniszczonego budynku do oazy odpoczynku, co daje nam dobre spojrzenie na to, jak będzie wyglądał za kilka dni. Shina na swoim Twitterze za to udostępnił filmik przedstawiający brunatną, nieco spaloną wersję płaczącej puszczy, która powinna wejść do gry wraz z eventem Króla Ognia oraz pęknięcie w wykrzywionych wieżach. Zostawię was z tym filmikiem na koniec. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.